praktyka duchowa ma dla mnie podstawowe znaczenie właściwie. To jest wszystko, co mnie interesuje i to jest wszystko, czym jestem właściwie dzisiaj. No, praktyka duchowa uważam jest czymś bardzo istotnym z powodu samego jakby człowieka, po pierwsze. Ponieważ to, czym się człowiek zajmuje, robiąc taką praktykę, to jest odkrywanie samego siebie po prostu. Odkrywając samego siebie, człowiek siebie lepiej rozumie. Rozumie swoje postępowanie, rozumie swoje działania, rozumie swoje myśli, rozumie swoje zmysły, zrozumie swoje chcieństwa, pożądania, wszystko co dobre i wszystko co złe. Czym jest bliżej tego rozumienia, tym jest bliżej zrozumienia siebie. Każdy właściwie element dnia codziennego ma bardzo istotne znaczenie i trzeba przywiązywać bardzo jakąś taką rzetelną uwagę do tego, co się robi, co się mówi, co się czyni, co się myśli. Wszystko jest ważne po prostu. Każda minuta życiorysu jest ważna. Najważniejszy i najtrudniejszy moment, moim zdaniem, dla kogoś, kto się zajmuje tak zwaną sztuką, jest przełamanie właśnie tego egoizmu artystycznego. Własnego poczucia. Ja gram, ja dla was gram, ludzie, ja gram wspaniale, jestem genialny artysta i zaraz dla was zagram genialnie. I to właśnie te moje wspaniałe dźwięki was powalą i przewrócą i w ogóle. To jest ten straszny moment, który jest bardzo trudno po pierwsze sobie uświadomić, potem bardzo trudno go w ogóle wyeliminować. Ten egoizm taki pod tytułem ja gram, czyli ja w ogóle robię. To jest bardzo trudne i przeskoczenie tego moim zdaniem jest tylko możliwe przez właśnie praktykę duchową, ponieważ to człowiek musi dokonać pewnej zmiany sam w sobie, aby to zaprocentowało w jego muzyce, ponieważ człowiek tylko tak gra, jakim jest. Najstarsze cywilizacje świata, ich przekazy jakby przekazują to, tą prawdę o tym kosmicznym jakby posłaniu człowieka w ogóle w stworzenie i o jego obowiązku kosmicznym do samorealizacji, czyli do prowadzenia praktyki duchowej, ponieważ człowiek ma kosmiczny obowiązek, jakby mówiąc tak naukowo, a w sumie ma duchowy po prostu obowiązek. Ponieważ się urodził człowiekiem. Gdzie ja idę geograficznie? Ja idę do dwóch miejsc generalnie, właściwie do trzech miejsc idę. Jedno miejsce to jest Puri, to jest jedno ze świętych miast w Indiach, gdzie stoi Jagannath Temple, największa świątynia hinduistyczna. Chociaż ja nie jestem hinduistą, od razu to mówię, gdzie jest największa kuchnia na świecie, według Księgi Guinnessa, gdzie najwięcej się rozdaje darmowych posiłków dziennie, ileś tam w dziesiątki tysięcy idące po prostu liczby. Gdzie jest bardzo malutkie miejsce, gdzie ja tam jeżdżę, drugie miejsce też jest w Indiach i jedno miejsce jest w Agora w Los Angeles. Mam tutaj na myśli mój kontakt z Turiya Sangitanandą Alice Coltrane, czyli żoną Coltrane'a, gdzie jakoś nam się ułożyły tak relacje pomiędzy mną a nią, że zostałem zaakceptowany gdzieś do możliwości właśnie przebywania w jej otoczeniu, jej ludzi. Rozmowy z nią, etc., które to wnoszą po prostu, wniosły bardzo wiele jakby na mojej drodze muzycznej. Ona jest mistrzem duchowym. To jest ta sama linia? To jest ta sama linia, tak.
To jest ta sama generalnie linia. Ta linia to jest, nie ma linii. Ja nie praktykuję żadnej religii. Nie jestem buddystą, hinduistą, ani nie mam żadnej nazwy. I nie chcę mieć żadnej nazwy. Aczkolwiek wszystkie rzeczy uznaję i się nauczyłem jakby tego, co się nazywa tolerancja właśnie w Indiach, gdzie tylu rzeczy, ile ja słyszałem o chrześcijaństwie w Indiach, dobrego. Ja po prostu jakby wróciłem do Chrystusa, mogę to powiedzieć w ten sposób sobie stamtąd. Ja dopiero zrozumiałem postać Jezusa Chrystusa przez Indię. Jakby z powrotem. Hindusi przez te tysiące lat się nauczyli, że zrozumieli, że to wszystko jest to samo. Że ta prawda gdzieś jest na górze, ta najwyższa prawda jest jedna. Ona ma różne imiona i różne drogi do niej prowadzą, ale prawda jest jedna. Jyotnaranjanam karniramkar soham satnam Jyotnaranjanam karniramkar soham satnam 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 się zmienia w jakimś pozytywnym kierunku i podejrzewam, że nastąpi pewnego rodzaju podział jakby kuli ziemskiej, no, że tak powiem, ludzi duchowych i ludzi materialnych, że tak powiem. To, co mnie właśnie najbardziej interesuje, to jest pewne możliwości połączeń kulturowych jakby, połączeń wzięcia, ponieważ ja widzę wszystkie muzyki, że tak powiem, jako jedność. W związku z tym, z drugiej strony, gdzieś wydaje mi się, że się staram się uczyć tego sam, z sobą, jak to łączyć i w praktyce. Stąd moje próby z Hindusami, stąd moje próby z tureckim muzykiem, stąd moje próby z amerykańskimi czarnymi muzykami, stąd moje próby z jakimiś innymi zestawieniami specjalnymi, wieloosobowymi. Ja bardzo dużo lubię eksperymentować rzeczy, żeby po prostu sprawdzać możliwość połączeń różnych. Mnie samego po prostu nudzi jakby robienie jednej rzeczy. Ja nie jestem artystą, który ma, tak jak to się mówi, swój styl.
ja się staram dążyć do sytuacji, że to, co ja gram, nie jest moje. To znaczy, wtedy, kiedy sam się uniezależniam od tego grania, jakby sam oddaję to granie, że ono się samo gra. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć. To jest bardzo trudny problem, ale bardzo z drugiej strony łatwy i prosty. Trudno to wytłumaczyć, bo to jest takie proste. Dla mnie najlepszy koncert jest wtedy taki po prostu, kiedy ja w ogóle jakby nie kontroluję tego, co ja gram. To jest dla mnie najlepszy koncert. Najlepsza kompozycja dla mnie jest taka, która mi się sama, że tak powiem, robi. O której ja oczywiście myślę. Muzyka wynika moim zdaniem totalnie z praktyki życia i w związku z tym, jeżeli życie jest w porządku, to muzyka też jest w porządku. Bo... ponieważ jest czas zmian na świecie, jest czas zmian w muzyce tak samo. Generalnie można powiedzieć to bardzo krótko, że muzyka stała się przede wszystkim po pierwsze światowa. Jest jedna muzyka, jest muzyka światowa, jakby w tej chwili, w pewnym sensie, prawda? Przez sam fakt istnienia MTV, które ogarnia wiele miliardów ludzi, ogląda jedną stację telewizyjną, czego my sobie normalnie nie uświadamiamy, ponieważ sami siedzimy w domu i sami oglądamy tą stację telewizyjną. Drugi problem polega na tym, że jest makabryczna łatwość robienia muzyki w obecnych czasach. Przez sam fakt udostępnienia technologii do jej robienia przez komputer, przez urządzenie zwane samplerem, czyli takie, na które można nagrać w sposób cyfrowy, czyli 1:1, czyli absolutnie wierny, można nagrać dowolny właściwie materiał i dowolnie go obrobić. Niby świat się staje globalną związką, w związku z tym jakby coraz trudniej jest moim zdaniem uzyskać pewną wartościową i prawdziwą informację po prostu. Ponieważ informacja jest jakby narzucana z góry, jest satelitarnie narzucana pewna informacja i pewien szczególny jej rodzaj. W związku z tym jest bardzo trudno uzyskać prawdziwą informację po prostu. Ta prawdziwa informacja od wieków, jak właściwie świat istniał prawie do XX wieku, kiedy w ogóle powstał pomysł jakiś szalony, żeby robić szkoły muzyczne i tak dalej, uczyć to i to dalej, ten proces poszedł, prawda, bo on poszedł z rozwojem społecznym, prawda. Natomiast dawniej była zawsze zasada mistrz-uczeń. To uczeń to zawsze tak szewc, tak samo artysta. Brał ucznia, prawda? Miał ucznia, miał czeladnika. Ten uczeń widział życie tego tak zwanego artysty. Rozumiał jego poglądy na życie, rozumiał jego życie jako takie. Rozumiał, jak ćwiczy, rozumiał, dlaczego coś robi. Widział to od środka, od wewnątrz, był z nim. Temu interesowałem jakby na przykład muzyką Bali, która mnie porywała, fascynowała. Wiele płyt takich właśnie słuchałem, różnych chórów balijskich, czy tybetańska muzyka, buddyjska muzyka, niesamowita muzyka po prostu. Hinduska muzyka z ragami, które są w ogóle tak bliskie jazzu, że właściwie nic nie ma bliższego. Można powiedzieć właściwie wprost, że jazz to jest właściwie tak jak hinduskie ragi, tylko jest harmonia, no reszta jest to samo. Zasada grania jest ta sama. Dokładnie. Stąd cała właśnie Coltrane jakby to wziął właśnie. Przetransformował muzykę hinduską na swoją rzecz, na swoją formę. Na to, co się jakby było, niby było modalne, ale to przecież szło wcześniej. Ja miałem wiele spotkań ze wspaniałymi artystami. I w rozmowach, i na scenie. Prawda? I w rozmowach, i na scenie. I nie wiem, co jest ważniejsze.
Bo ważniejsze, wydaje mi się, jest poznawanie pewnej, właśnie obserwacja tych artystów, tych mistrzów na przykład, gdzieś właśnie w sytuacjach, poznawanie ich poglądów, jakimi oni są ludźmi, jaki jest ich stan świadomości, bo to daje jakby relację. Bo muzykę zawsze można w cudzysłowie oszukać. Ktoś, kto jest mistrzem, może zawsze w tak zwanym złym dniu gra rutynowo, prawda? Gdzieś jest ta rutyna, lata dochodzą, każdy ma swoje jednak rzeczy, prawda? Każdy ma swoją muzykę gdzieś to osadzoną. W przypadku artystów tego typu co ja, którzy totalnie improwizują. Czy w przypadku artystów wschodnich, którzy też totalnie improwizują. Czyli kreują kreatywnie, tworzą tylko jednorazowo. Każdy koncert jest jednorazowym wydarzeniem, już go nigdy nie można powtórzyć. Mi opowiadał o swoich mistrzach, którzy go uczyli grać. Jak mi opowiadał o mistrzach lutnikach, którzy robią, trzeba czekać na przykład na taki instrument, ten ćwierćtonowo, który on trzymał w ręku 3 lata. To nieważne, ile pieniędzy kosztuje, trzeba czekać 3 lata bez kolejka, bo lutnik robi taki instrument, właśnie ciągle mu się uda raz na pół roku. A może mu się nie uda. Jego cena jest tak niesamowita, ale ten instrument potem brzmi w nagraniu tak jak nic. Żaden syntezator świata nie podrobi tego brzmienia. Nie ma takiej możliwości, bo na to pracuje właśnie ta ręka człowieka, dalej jednak jest wspanialsza po prostu od czegokolwiek, od technologii. Ciągle ten duch przeważa. Ta enigma i ta tajemnica tego ducha, że dlaczego coś jest Stradivariusem, a coś jest niczym, przeważa ciągle. Ta tajemnica jest nieodkryta i prawdopodobnie nie zostanie odkryta, ponieważ ona jest poza formą w znanej jakby... poza formą materialną, poza formą, którą można dotknąć. Ją trzeba doświadczyć, ale na zupełnie innym poziomie. I to znowu się kółko zamyka, że trzeba wrócić w związku z tym do praktyki duchowej.